Certo. Witajcie serdecznie. Sroczyński Paweł z tej strony. Witam na kolejnym webinarze Kohabitatu. Kilka minut na opanowanie techniki. Witajcie tutaj po prawej stronie. Jest czat. Karola Szkapiak dzisiaj jest pierwsza. Gratuluję. Dzisiaj spotykamy się na drugim webinarze dotyczącym tematyki budowy domów w technice korzystającej z kostek słomy i gliny, ogólnie domy naturalne tak zwane. Dzisiaj będziemy zajmować się bardziej konkretnymi tematami. Przypomnę, że ostatnio robiliśmy wprowadzenie do całego zagadnienia budowania ze słomy. Dzisiaj idziemy krok dalej. Jest nas aktualnie 150 osób na czacie, prawdopodobnie jeszcze trochę dotrze w trakcie. Ja przepraszam za opóźnienie, te 15 minut. Mieliśmy małe problemy techniczne, trzeba było zmienić lokalizację tutaj nadawania, ale wszystko się dobrze skończyło. Więc tak, dzisiaj mamy wspaniałych gości. Już za chwilę o swoim domu opowie Piotr Kodym, który zbudował właśnie w tej technice swoje mieszkanie. Później głos zabierze Marta Rybczyńska, która jest inicjatorką osady Słomiany Zapał, w którym aktualnie stoją już trzy takie budynki. A na trzecią zmianę wejdzie Maciej Jagielak, który przypomni wam, albo właściwie przedstawi wam różne metody budowania ze słomy. Dla mnie osobiście, jak dzisiaj przeglądałem tą prezentację, jest ona równie odkrywcza. Tam jest większość właściwie metod przybliżonych, więc każdy, kto się interesuje tymi metodami, będzie mógł zorientować się tak naprawdę, w jakich kontekstach można użyć ten materiał. No i na sam koniec Mariusz Swat, również z Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Budownictwa Naturalnego, tak jak Maciej Jagielak, zaprosi was na trzeci webinar. Trzeci webinar będzie o zagadnieniach prawno-formalnych. Także więcej o tym powie sam Mariusz pod koniec dzisiejszego webinaru. Jeszcze raz witam wszystkich, którzy dopiero dotarli. Chciałbym tylko zapytać, kto jest dzisiaj pierwszy raz na webinarze? Chciałbym zobaczyć, jak dużo osób po raz pierwszy dzisiaj ma okazję z nami uczestniczyć. Okej, jest parę osób, także bardzo się cieszę, że pojawiają się nowe osoby. Mam nadzieję, że spodoba wam się ta formuła prowadzenia spotkań. Ta jest bardzo interaktywna, mimo że siedzimy od siebie wiele kilometrów. Więc zaczynamy. Przedstawiam wam Piotra Kodyma, który kilka lat temu poznałem się z nim w kontekście projektowania tego budynku. Osobiście miałem przyjemność go zaprojektować razem z Mariuszem Swatem. Tutaj pokażemy wam kilka slajdów o tym, jak cały proces wyglądał i Piotr będzie się z wami dzielił z informacjami z pierwszej ręki i doświadczeniami z budowy. Piotrze, przekazuję ci głos. Jesteś może tam? Halo, halo, Piotr? Możesz włączyć mikrofon? Halo, jak mnie słychać? Bardzo dobrze cię słychać. Możesz jeszcze kamerę włączyć, żeby był dowód, że faktycznie siedzisz w tym domu. Możemy to tak udowodnić tutaj w tej chwili na żywo. Technologia nam pozwala. Okej. No Witajcie to wszyscy. opowiedz Piotrze, co my widzimy tutaj na tym zdjęciu i być może mógłbyś opowiedzieć całą historię powstania tego budynku. Tak, tutaj jesteśmy na parterze domu. Historia. No w zasadzie, Paweł, ty jesteś historią tego budynku, bo jak się spotkaliśmy, to ja chciałem budować dom gliniano-słomiany, czyli w technologii bloczka gliniano-słomianego. A ty byłeś takim przyczynkiem dla mnie, żeby strobelować tą chałupę. Więc, ale dzięki ci za tą podpowiedź, bo myślę, że jest to dobra decyzja. Co do domu, dom jest o powierzchni 120 metrów kwadratowych, można powiedzieć, że to jest mieszkalna i około 50 metrów jest przystawka taka biurowa, gdzie się tam się mieści nasza mała firma, czyli razem 170 metrów kwadratowych. Tutaj jesteśmy na parterze. Widać, że jest to konstrukcja nośna drewniana domu, duża. I tutaj są ściany wykonane wewnętrznie w technologii tynków wapiennych.
naturalne ściany bez żadnej zaprawy, bez żadnego cementu. Pozostałe ścianki są tutaj drewniane, z deski świerkowej. No i jest to miejsce, gdzie spędzamy właściwie ulicę obiadu i taki dzienny pokój razem z aneksem kuchennym. Zapytam cię Piotrze od razu, gdyż w tych webinarach zauważyłem, że pytanie o cenę, ile kosztował ten budynek, jest jakby pierwsze, które się nasuwa. Widziałem już pierwsze pytanie, które padło, więc może mógłbyś tutaj ugasić tą wielką ciekawość większości uczestników, ile to kosztowało? Ja przypuszczam, że kosztowało tyle, co powinno. Nie potrafię podać ceny za metr kwadratowy. Myślę, że to była taka podobna cena, jakbym budował normalny dom. Jakby to policzyć wszystko. Trudności i wszystkie rzeczy, które zrobiliśmy jakby pod niższym kosztem dzięki warsztatom na przykład. Także myślę, że do tej pory ten budynek kosztował około 450 tysięcy, może 400, no, ze wszystkim. Przez 170 możecie sobie podzielić, no. Okej. Okay. Myślę, że to jest jakby ogólna problematyka tego pytania, że mało kto tak bardzo szczegółowo prowadzi zapiski. Powiem teraz, że my teraz w Kohabitacie przymierzamy się do takiej dużej publikacji na temat budowania ze słomy i tam jest moduł specjalnie właściwie na zlecenie realizowany, który odpowie precyzyjnie na to pytanie, jakie są koszty budowania domu ze słomy w konkretnej technice w relacji do innych technik. Więc już niedługo będziemy mogli sobie precyzyjnie odpowiedzieć na to pytanie. Okej, to jedźmy dalej. Tak, tu jest budynek z zewnątrz. To jest, widać, jeszcze nieskończony, są detale tutaj, ramy okienne i część elewacji tego właśnie, tej przybudówki po prawej stronie jeszcze jest bez elewacji. I ten budynek jakby to są dwa moduły, jeden właśnie jest ze Strobola, czyli ten mieszkalny, a ten po prawej to jest Kanadyjczyk po prostu, czyli konstrukcja szkieletowa już bez takiej ilości naturalnych materiałów, bym to powiedział. Dom jest pokryty gątem bitumicznym, dach. U góry widać, że są kominki wentylacyjne, dwa, i nie ma żadnego komina w postaci tutaj jakiegoś komina, żebyśmy spalali coś w domu, bo ten dom nie ma w sobie żywego takiego ogrzewania, tylko jest w zasadzie nastawienie takie, żeby to było wszystko na prąd. Docelowo założenie paneli fotowoltaicznych, bardzo możliwe, że z modułem wiatrowym w połączeniu. Ale jak na razie, jeżeli ktoś się interesujecie tym, to widzimy, co ustawodawca robi odnośnie umożliwienia nam jakiegoś tutaj korzystnego zakupu. Przepraszam, tu mam rozmowę. I tu jesteśmy, Paweł, mówię cały czas, tak? Tak, tak. Jesteśmy na piętrze, tu widzicie brązowe ściany, tu są już tynki gliniane. Czysto gliniane tynki. To jest ostateczna warstwa. Nigdzie nie kupowany był ten tynk. Był przygotowany na budowie z gliny, jaką mieliśmy. Akurat dobra była ta glina, tak nam się teraz wydaje, bo nic nie spadło. Więc dobrze to, chyba dobrze to zrobiliśmy. I ten tynk jest naprawdę bardzo przyjemny. I w dotyku, i jest taki mikroklimat. Oczywiście już mi ciężej to ocenić, bo już tu mieszkam, więc ludzie jakby to informują mnie też z zewnątrz, którzy się pojawiają. No niestety już dach tutaj, nie było miejsca jakby na krokwiach, żeby coś innego zrobić naturalnie, więc jest po prostu płyta, karton, gips i tam dalej idą izolacje takie. Tak, dodam może, że jest techniczne. Jakby czasami się stosuje alternatywy dla karton gipsu, to są dostępne w handlu płyty gliniane, które zastępują karton gipsu. Niestety one są drogie, a będziemy się starali tutaj
Łodzi zrobić taki odpowiednik zrób to sam za kilka miesięcy, żeby z płyt trzcinowych oplecionych matą jutową i zalanych gliną zrobić swoje własne takie zamienniki płyty karton gipsowej, no ale to jest jeszcze pieśń przyszłości. Ale cię tam kochają, Piotrze. Ojej. Dobra, a kolejny mamy tutaj takie, a kilka zdjęć mamy. Tu z bliska jest to większe zdjęcie. Widać, że jest ten tyń wapienny. Przy czym, żeby was nie mylić, ten tynk, on nie jest na całej grubości na kostce słomianej. Najpierw były warstwy gliniane, a on jest ostateczną warstwą. Dlatego on jest tam, bo chcieliśmy mieć jasne wnętrze. Więc jest to też po prostu jakby estetyczny wybór. Ten tynk nie jest w tej chwili zagruntowany. On delikatnie się osypuje jeszcze, dajemy mu dogrzewać. Obserwujemy go tam sobie powolutku. I przypuszczam, że w tej jesieni będziemy go jakoś naturalnie gruntować tutaj naturalnym gruntem, tak żeby on nie tracił swoich dobrych właściwości. Może nie będę mówił o właściwościach tego tynku, pewnie Paweł by tu lepiej na ten temat. O tynkach, tutaj wtrącę, że o tynkach będziemy mieli zupełnie oddzielny webinar, więc zapraszamy w przyszłości. Natomiast widać też ten aneks kuchenny tutaj i ten cały, to jest nasz parter mieszkalny tutaj. Tam jeszcze jest łazienka i pokój gościnny taki, więc nie jest to duża powierzchnia, bo to jest powiedzmy 60 metrów kwadratowych netto. Ale radzimy sobie, jest naprawdę wystarczająco. Paweł tutaj wszystko fajnie, funkcjonalnie nam zaprojektował. Dziękuję bardzo. Tutaj jest pytanie, Owen Hivgile pyta o to, jak są gniazdka elektryczne zrealizowane. Je się zakłada zaraz po tym, jak położymy pierwszą warstwę tynków glinianych lub drugą, w zależności od tego, kto kładzie gniazdka. Można od razu je zainstalować i potem pokryć drugą warstwą tynku. Lub wyrobić bruzdy w drugiej warstwie tynku i od razu ułożyć w tych bruzdach. Dobrze jest tak to zrobić, żeby były tynki szczelne, żeby nie przewiewało, żeby puszki na gniazdka nie rozszczelniały tynków. Nie było przewiewu w puszce. Tak. Ja mogę dodać tylko, jeżeli chodzi o te gniazdka, że jeszcze na przykład nasz elektryk zupełnie z branży tradycyjnej gipsował te gniazdka. To nie było akurat głupie, bo powodowało, że one nie ruszały się, jakby usztywniał je, nie? Ale to tak. Tutaj może trochę o samej konstrukcji. Może ja tutaj się włączę na chwilkę. Samą konstrukcję wykonywał Mateusz Szwagierczak i firma Organika. Tutaj jest taka dosyć ciekawa konstrukcja słupowo-belkowa, która w bardzo niewielkim stopniu wykorzystuje same złącza ciesielskie. Bardziej są to złącza inżynierskie, tutaj je widać. Jak najwięcej jest takich połączeń technicznych, które są mniej pracochłonne, a bardzo szybko pozwalają konstrukcję postawić. Niestety nie pamiętam, ile metrów sześciennych drewna wyszło na konstrukcję. Może pamiętasz ty, Piotrze? Wiesz co, też nie pamiętam dokładnie. Wiem, że my zmniejszaliśmy w trakcie projektowania i zmniejszyliśmy to o 15 metrów nawet. Tak to było. Więc czy to było coś o... Nie wiem. Mhm. Julia? Tutaj charakterystyczne jest to, że cała posadzka jest jakby też podniesiona. Fundament jakby słupy znoszą ciężar całej konstrukcji na osie siatki konstrukcyjnej i przenoszą na fundamenty punktowe i cały jakby parter, cała posadzka jest jakby dodatkowym stropem i pod całym budynkiem jest przestrzeń, co będzie widać później na kolejnych zdjęciach. Tak to wygląda z daleka. Tutaj z Piotrem eksperymentowaliśmy dosyć mocno, czyli nie tylko ściany są zaizolowane słomą, ale też część dolna, czyli cała posadzka jest zaizolowana słomą. No, w procesie różnych dyskusji zrezygnowaliśmy z ocieplania dachu. To już wydawało się zbyt złożonym procesem.
I co tutaj można jeszcze dodać? No może pójdziemy dalej. Materiał słomiany został pozyskany naprawdę bardzo, bardzo lokalnie. To jest pole odległe o dosłownie kilka minut drogi na piechotę. Ciekawe było to, że do ostatniej chwili właściwie nie wiedzieliśmy, czy te kostki słomy dotrą na miejsce, bo materiał zamówiony rok wcześniej jakby w różnych okolicznościach zmienił ostatecznego właściciela. No i tutaj były te żniwa lipcowe, a więc dosłownie w ostatniej chwili zebraliśmy te kostki z pola, bo następnego dnia dosyć mocno padało. Te kostki słomy były przez nas kontrolowane, czyli mieliśmy akurat wtedy warsztaty i wybraliśmy się na pole, rolnik je kostkował, a my wędrowaliśmy za kostkarką i te kostki sprawdzaliśmy. Tutaj warto wspomnieć, że widzicie tego pana rolnika, on jest tutaj bardzo zmartwiony, bo odkrył właśnie, że mu kostkarka nawaliła i to jest dosyć częsta historia, ponieważ zawsze my tego rolnika prosimy o to, żeby on tam podkręcił tą maszynę na tyle, ile fabryka dała. Często się zgadza, często się też nie zgadza. No my chcemy uzyskać w te kostki takich dobrych parametrów, około 70 kg na metr sześcienny, no to co już wymaga naprawdę, żeby ta maszyna dała wszystko z siebie, więc dobrze jest znaleźć taką maszynę w miarę dobrej jakości. Tutaj widzicie środek warsztatów. Organizowaliśmy u Piotra i Julii warsztaty budowlane. Tutaj na stropie zwieźliśmy te wszystkie kostki z pola i ustawiliśmy je na stropie, żeby były bezpieczne i żeby można było później jakby w miarę regularnie po nie sięgać. Co jest charakterystyczne dla tego całego rozwiązania, to to, że jakby siatka konstrukcyjna słupów jest całkowicie wewnątrz, a ta ściana słomiana jest samonośna dla siebie samej. Tutaj widać takie stężenia mniej więcej w połowie wysokości ściany. To jest taki dwutełownik skonstruowany na grubość ściany. On zabezpiecza przed tym, żeby ściana się nie wyboczyła. Usztywnia ścianę na wysokości. Ten dwutełownik tutaj jest też jakby kotwiony, jest przymocowany do słupów konstrukcji nośnej. Pytanie jest, ile kostek wyszło? To jest znowuż pytanie do Piotra. Czy pamiętasz, ile kostek na cały dom poszło? O nie, nie jestem w stanie w tej chwili wam powiedzieć. Moglibyśmy to obliczyć. Normalnie powierzchnia kostki tam 0,8 razy 0,4 razy 0,4, no i przez ilość ścian, więc tam nie ma jakiejś specjalnej strukturze, jeżeli chodzi o słomę. Ach, no i jeszcze podłogę. No dosyć sporo. Myślę, że około 1000 mogłoby tych kostek wyjść na cały budynek. Biorąc też pod uwagę. Tak. No i tak wyglądał budynek po całym procesie kostkowania, ukończonym procesie, dodam. Tu już nie widać, tu mieliśmy zamontowane takie w folii, takie dodatkowe okapy, które zabezpieczały całą tą konstrukcję słomianą przed zamoknięciem w trakcie deszczu. Tu jest pytanie o cenę takiej kostki u rolnika. Leszek odpowiada, że to jest 3 zł. Natomiast 3 zł to jest cena kostki, która jest tak dosłownie ledwo co prasowana. I jeżeli rolnik sprzedaje wam kostkę lepszej jakości, która zwykle ma w sobie 2 razy więcej materiału niż taka słaba kostka, to może kosztować nawet 5,50. No i tutaj widać zbliżenie. No to Piotr, oddam ci głos, żebyś może opowiedział dalej o procesie budowania elewacji. Tak, jeszcze zanim powiem o elewacji, tylko powiem jeszcze odnośnie, czemu słomy nie było w dachu. Między innymi z powodów też ekonomicznych, ponieważ to byłaby, z tego co pamiętam, podwójna więźba, prawda, Pawle? To byśmy po prostu mieli dużo. Pewna. Tutaj na tym zdjęciu widać, jak już jest przygotowanie pod układanie deski elewacyjnej. Postanowiłem, że damy jeszcze dodatkową wiatroizolację. Dlatego, że no jakoś do końca ufałem temu, że można zrobić ten dom szczelnie.
Takie nie było jego założenie, ale pamiętam, że nie wiem, Pawle, jak się nazywa ten pan ze Słowacji, który buduje domy pasywne właśnie ze jest chyba Norwegiem, w ogóle ma firmę w Słowacji. Kiedyś w Łodzi, jak robiłeś tą dużą imprezę, on tam był, opowiadał właśnie o tych nieszczęściach. Nie, ale zapomniałem teraz jego imienia. Właśnie fajny człowiek, bo bardzo techniczny, bardzo konkretny, więc też się z tym sugerowałem. Tu jest przygotowanie pod elewację i ten dom nie ma okapów, jak widzicie, więc musiała być deska elewacyjna, żeby zabezpieczyć tą naturalną ścianę, żeby nam nie spłynęła z czasem. To wygląda. Tak, tutaj widzicie, to jest tynkowane gliną. Glina jest zabezpieczeniem przeciwpożarowym, ale też jakby uszczelnieniem gazowym tej powierzchni. Dalej elewacja była montowana. Mógłbyś opowiedzieć, jakie to są warstwy? Tutaj, jeżeli chodzi o warstwy, no, kończy się glina, mamy łaty ósemki. Na łaty idzie wiatroizolacja, no i na wiatroizolację kładziemy na gwoździe, takie gwoździe specjalne do slidingu, bez łebków pod kątem, są zabijane deski, te deski są akurat na pióro wpust, to jest świerk tutaj skandynawski, który był dosyć tam dobrze przygotowany, bo był chyba trzykrotnie malowany pod położeniem. Tak. A dole okay, jeszcze... tutaj dodam, że jest pytanie o to, czy kostka jest zabezpieczona, jakoś zabezpieczona przed szkodnikami. Tutaj prawdopodobnie, Piotrze, zamontowaliście od dołu jakąś siatkę, która zabezpiecza przed wchodzeniem jakichś szkodników do góry. Wiesz co, nie zrobiliśmy jeszcze tego. Natomiast nie ma szkodników stricte w tych ścianach, mogę to od razu powiedzieć, a mieszkamy w polu. Jedyne, co to się pojawiało fizycznie w domu, nie szukają niczego w tych ścianach specjalnie, bo to naprawdę ja pod ten dom i wchodzę co jakiś czas i szukam, i byłem wyczulony na to, więc na tą chwilę wydaje się, że nie są zainteresowane takim mieszkaniem. Bo... Mhm. No tutaj akurat dodatkową barierą jest to, że jest jakby przerwa, tak, że nie ma po czym się wspinać taki szkodnik. Ale standardowo tutaj montuje się siatkę, która zabezpiecza tą przerwę pomiędzy ścianą a elewacją. No i tam nie ma wtedy taki szkodnik dostępu. Dobra, wchodzimy do wnętrz. Opowiedz, Piotrze, jak tutaj skonstruowane są ścianki działowe. No tak, to ścianki działowe były drewniane, więc prosta sprawa. Gotowe elementy można kupić w tarpaku. Taki szkielet zrobić już nie jest jakieś bardzo trudne, więc gotowaliśmy to sobie tutaj sami. Natomiast z drewnem jakby jest inna sprawa w takim domu. Jeżeli jest dużo drewna, to od razu trzeba to drewno zabezpieczać, tak uważam, żeby nie mieć bałaganu w sensie z czyszczeniem tego drewna, bo naprawdę dużo pracy poświęciliśmy później jakby po całym już zaglinowaniu, zatynkowaniu na czyszczenie, więc to też taka uwaga, jakby ktoś tutaj budował dużą ilością drewna, które będzie widoczne, to dobrze jest to od razu zabezpieczyć. Nawet planował po prostu gazety i zakleić. Aha, tutaj mamy ogrzewanie podłogowe, które rozkładali hydraulicy, które chodzi razem w zestawie tutaj z pompą ciepła. Jest to w zasadzie na tą chwilę jedyne ogrzewanie w tym budynku. A mógłbyś powiedzieć, jakiego rodzaju jest to pompa ciepła? Pompa ciepła ze źródłem dolnym, czyli że w ziemi, ale nie pionowym, nie odwierty głębokie, tylko poziomy jest kolektor z ziemi z nikolem, poziomy na głębokości tam 2 metrów, zakopane są góry, zdaje się. I z racji tego, że tam jest dosyć wysoki poziom wody gruntowej, one są praktycznie cały czas w wodzie, więc tam też jest pozytywne na pracy tego wymiennika.
A to uwzględniając, mówiłeś te koszty budowy tego domu, to już uwzględniałeś tym też Tak. te koszty zamówienia pompy Tak. ciepła, tak? Zbudowanie pompy Okej, okay, to jest ciepła. bardzo ważna informacja. No i tutaj widzę, że jeden z, No. tutaj z Twoich pracowników wykończał drewniane prace, tak? Tak. Tutaj to dalej dom te ścianki. To jest właśnie deska świerkowa na ścianach. Malowana pokostem, bielona taką specjalną kredą, bo te deski były później pobielane, żeby też mieć taki efekt jasny, nawiązujący do tego wapiennego tynku. Mieliśmy po. I schody środkowe. Mógłbyś powiedzieć, jaki był sam koszt pompy ciepła i ile kosztuje ci eksploatacja zimą takiego urządzenia? Sama pompa ciepła na ten budynek mnie kosztowała bez instalacji podłogowej oczywiście około 35 tysięcy złotych z tym wymiennikiem gruntowym. To jest koszt. No, nie ma jakby tutaj koszt, nie robię kominów, nie robię kotłowni, tak? Tylko po prostu wstawiana jest gotowa taka lodóweczka. Osobnym kosztem już była to ogrzewanie podłogowe, a kosztuje mnie ile? No? Słuchajcie, jak jest miesiąc zimowy i jest minus 18, 20, to płacimy za prąd miesięczny, czyli dom plus biuro, oświetlenie, no wszystko jest na prąd, około 400 zł. A w lecie około 200 zł pewnie. Ogrzewanie wody do prysznica, plus znowu cały prąd. Także rocznie pewnie wydamy około 3000, 2500 złotych, może 2000. Zależy też od słońca, bo ten dom się nagrzewa w zależności od tego, czy jest słoneczny. On akumuluje tą temperaturę słoneczną i praktycznie nawet zauważyłem, że jeżeli jest minus 18 na dworze, a jest dzień słoneczny, w ogóle się nie włącza ogrzewanie. Dom się sam tutaj utrzymuje tą temperaturę dosyć. Okej, okay, a tak średnio jaką temperaturę zimą utrzymujecie i uważacie za komfortowo? 21 stopni. 21 stopni. Jeżeli chodzi o wilgotność, to jest tutaj, chyba mogę o tym powiedzieć od razu, o wilgotności, że jest dosyć niska. Tutaj musimy sobie pomagać jakoś. Ale wy macie wentylację z rekuperatorem? Nie. Wiesz, myślałem o tym, natomiast ten dom był też jakby idea, że on nie będzie do końca szczelny, więc ma tam jakieś pewne nieszczelności takie, wiem. Teraz są okna razem mają takie szczeliny wentylacyjne, więc można je otwierać, zamykać. Na razie tak naprawdę obserwujemy, jak się mieszka i czy wentylacja będzie nam potrzebna, mechaniczna, chyba nie sądzę. Za Okej. duże. Słuchaj, jeszcze ostatnie pytanie, powiedz mi, z czego są wykonane posadzki tutaj na parterze? Jaki to jest materiał? Posadzka jest tradycyjna, tutaj jest to normalnie beton przygotowany tutaj z firmy od posadzek, natomiast nie ma żadnych dodatków w postaci jakichś tam ulepszaczy i tak dalej, plastyfikatorów. Prosiłem o to chłopaków, żeby taki był jak najbardziej naturalny. On Jakkolwiek jest. dosyć ładnie wygląda po zakończeniu. Bo po zakończeniu są panele położone podłogowe, wiesz? Później Tutaj są to panele na widzisz tym na. zdjęciu? Są panele, tak, drewniane panele podłogowe. Okej. Okay. Taki stalowy kolor. Także tu u góry też są panele. Dobrze, słuchajcie. Macie jeszcze jakieś pytanie do Piotra? Ostatnie pytanie do Piotra. Zanim przejdziemy do dalszego etapu dzisiejszego webinaru. Pytanie było o to, czy masz jakieś dodatkowe ogrzewanie oprócz podłogówki, czy jakieś kaloryfery są? Kaloryfery są tylko w dźwiękach, ale są niepodłączone. Czyli pełnią funkcję dekoracyjną. Wieszakową. Dobrze. Dziękuję Ci serdecznie, Piotrze, za to, że znalazłeś czas i opowiedziałeś o Was o swoich doświadczeniach. Mam Ja nadzieję, że super. tutaj sporo osób mogło się zainspirować. Przypomnę, że webinar będzie nagrany. Dla osób, które będą nas wspierać, prześlemy, więc będzie można jeszcze raz obejrzeć całą dzisiejszą wypowiedź Piotra. Dzięki, Piotrze. Mógłbyś teraz Dziękuję. wyłączyć kamerkę i mikrofon. A tutaj przechodzimy dalej. Na zdjęciu widzicie budynek Nano Habitat.
To jest jedna z najlepszych przygód mojego życia. Spędziłem na tej budowie pół roku, a i poznałem większość swoich obecnych przyjaciół. A Marta Rybczyńska i Jakub Gawinek mieli fantastyczną wizję zbudować osadę. Osadę domków z gliny, a osadę agroturystyczną, w której sami zamieszkają. I ta wizja się powoli realizuje i o tym wam opowie Marta Rybczyńska. Marto, jesteś z nami? Okej, przekazuję ci głos. Marta Rybczyńska już na zdjęciu, a za chwilę też w przestrzeni audiowizualnej. Czy Marto, możesz tam kliknąć? O, już właśnie, dobra, jest Marta, witaj. Hej, witam. Czekajcie, powiedz, bo ja jak mam to... słabe oświetlenie. Marta właśnie siedzi w tym domku, dokładnie w tym. Opowiedz, Marto, jak to było z całym tym pomysłem? No właśnie, tu na zdjęciu widać mnie na wielkiej działce, którą sobie znaleźliśmy, wyszukaliśmy. Ja trochę może o wizji na chwilę, króciutko. Przede wszystkim dzięki za zaproszenie, Pawle. No i tak jak Piotr powiedział, od ciebie się zaczęło. Nasza wizja była taka, żeby zrobić coś dla siebie, ale też dla innych, czyli być bliżej natury, mieszkać w zdrowym, fajnym domu, ale jednocześnie tworzyć coś też dla ludzi. Agroturystyka, ale no w fajnych wnętrzach. Często gdzieś jedziemy, gdzie jest po prostu plastik, panel i ściany z dykty. Ja jakoś podchodzę do tej technologii nie do końca tak, że oby było najtaniej, oby było... uważam, że warto po prostu zainwestować, nawet jeśli koszty są zbliżone do budownictwa tradycyjnego, bo, no bo po prostu jakościowo różnica jest ogromna. No i tak się zaczęło. Znaleźliśmy działkę i zaczęliśmy z Pawłem budowę nano habitatu, a tak naprawdę to Paweł go zbudował. I właśnie w nim sobie siedzę. Zbudowaliśmy już prawie dom, duży dom i drugi większy od nano habitatu, taki makro habitat, 35 metrów powierzchni zabudowy, kolejny domek. To jest tak, to jest moja wizja. Psy, natura, stworzenie dla ludzi czegoś przyjemnego, czegoś ciekawego. Skończyłam też ceramikę w tym roku, więc mam też jakieś warsztatowe plany tutaj związane z garncarstwem, propagowaniem tego regionu Kociewa. No ale wiem, że jesteście też bardzo ciekawi takich pragmatycznych informacji związanych z samym budowaniem, z technologią. Co mogę powiedzieć? Dom, czyli mamy tak, 25-metrowy nanohabitat, później 35 domek słoneczny, który będzie widać, ma okna okrągłe i dom duży ma niespełna 200 metrów z garażem, 160 metrów powierzchni użytkowej i garaż, taki 36-metrowy. Jesteśmy pod koniec drogi budowania domu. Słoma, też koszt kostek. My akurat słomy nie mogliśmy znaleźć w rejonie. Na nano habitat słomę dostaliśmy od rolnika i pozyskiwaliśmy ją lokalnie. Tu widać na zdjęciu Pawła, u naszego sąsiada i nasze początki tak naprawdę z kostkowaniem słomy. I ją pozyskaliśmy w ogóle niemalże bezkosztowo. Tu widzimy warsztaty, które były wspaniałym wydarzeniem, o którym do tej pory cała wioska opowiada i właściwie wszyscy kojarzą nas po nazwie Kohabitat, tak naprawdę tak tutaj się kojarzy nasza działka. Było super. Nanohabitat stoi, mieszkamy w nim, no mogę powiedzieć, już chyba nawet rok mija prawie. Od zeszłego roku, tak mieszkamy w trybie ciągłym. No i przeżyliśmy już właściwie no półtorej zimy tutaj. W tym roku może nie było bardzo zimno, ale to ja generalnie
do, nie wiem, października, listopada prawie nie trzeba było ogrzewać domku. On jest na tyle malutki, że we trójkę mieszkając tutaj wystarczało napalić raz na 3 dni. W takich najzimniejszych dniach, no to też generalnie radzimy sobie kozą i drewnem, które tak naprawdę z budowy zostało. Nawet specjalnie się nie zaopatrywaliśmy na tą zimę. Co jeszcze? Więc tak, jeśli chodzi o Nano Habitat, powstał w trybie warsztatowym. Tak jak mówię, tutaj ogrzewany jest domek kozą. Jest bardzo mały. Natomiast dla naszej trójki na ten czas wystarczy. I tak powstawał. Kolejny dom już mieszkalny i drugi większy domek budowaliśmy już. Już dom jest mieszkalny całoroczny. Domek ten większy jest, ja osobiście uważam, troszeczkę bardziej komfortowy będzie. O, to jest właśnie ten domek. Cały czas jesteśmy w procesie tworzenia przed pokryciem dachu. Dach będzie kryty gątem świerkowym, drewnianym. I ten domek ma już na górze 2 wydzielone sypialnie i na dole taką otwartą przestrzeń, większą łazienkę. No myślę, że naprawdę jest komfortowy. Czasem się zastanawiam, po co budujemy ten największy, bo ten jest w sumie całkiem wystarczający już. Co jeszcze? My częściowo wspomagaliśmy się kredytem. Więc tu też widzę pytania na czacie, czy jest problem z kredytowaniem. My nie mieliśmy żadnego problemu. Nikt nie przyglądał się technologii w opisie technicznym budynku. Kredyt dostaliśmy bez problemu, tak samo z pozwoleniem na budowę mieliśmy bez problemów. Widzę pytanie, domki były, Nano Habitat był na zgłoszenie, natomiast dom jest już budowany tu na pozwolenie na budowę i nie mieliśmy żadnych kłopotów. Natomiast tu też to chciałam zwrócić uwagę, to nie jest coś, co nigdy nie ma kłopotów, jest to na poziomie centralnym rozwiązane. Nie, to wszystko zależy od lokalnych gminy, starostwa, więc nie można powiedzieć, że zawsze idzie tak bez problemu. U nas absolutnie żadnych pytań. Projekt był opracowany przez Jacka Gałązkę, specjalnie dedykowany dla tej technologii. Nie mieliśmy żadnych kłopotów z uzyskaniem ani kredytu, ani z ubezpieczeniem również, jakby z automatu też kredytując budowę częściowo, musi być ubezpieczona taka budowa i dom, także tu żadnych problemów nie było. Co jeszcze? Kostki w naszym przypadku kosztowały 5,50, czyli i zostało nam trochę na ten 200-metrowy dom i 35-metrowy domek drugi poszło około 800 kostek. Więc te, co zostały, poszły dla konia, który mieszka obok, więc chyba korzysta z jednych droższych kostek, jakie kiedyś jadł w życiu. Ale no faktycznie kostki były już przygotowane, dobrze zbite. Nie musieliśmy nic z nimi robić, czyli ich rozcinać i ponownie prasować. To ważne, na pewno zadaszyć konstrukcję po stolarce, po ciesielce, najlepiej zadaszyć przed wkładaniem kostek. U nas akurat okapy są dosyć długie i one dodatkowo też zabezpieczały w procesie budowy. Tynki zewnętrzne są wapienne, tynki wewnętrzne są gliniane, czysto gliniane. I glinę pozyskaliśmy z 2 źródeł. Albo była to glina już przygotowana jako gotowy materiał, albo z niewypalanych cegieł robiona na miejscu, z piasku i po prostu materiał był przygotowywany na miejscu. I właściwie cały dom wewnątrz jest tynkowany taką gliną wytwarzaną na miejscu, tak? No i to wtedy jest bardzo, bardzo tani materiał. Taka glina gotowa w proszku troszeczkę na pewno drożej wychodzi. Koszt, tak czytam pytania jeszcze. Koszt projektu. My korzystaliśmy z takiego bazowego projektu typowego autorstwa Jacka Gałązki, natomiast był on z wieloma zmianami i przeróbkami.
Koszt około 7 tysięcy wszystkimi adaptacjami i jakby zmianami, tak? Bo zaczyna się gdzieś ta cena niżej za projekt gotowy tak zwany, ale zawsze trzeba liczyć się z adaptacją, ze zmianami w projekcie i tak mniej więcej myślę zatrzymaliśmy się na kwocie 7 kawałkiem. Koszty budowy, tu też patrzę, słuchając Piotra, ja też bym gdzieś na poziomie 2,5 tysiąca szacowała koszty za metr z podłogami i takim wstępnym urządzeniem, nie wiem, łazienek, czyli z całej zabudowy, instalacjami i tak dalej. Myślę, że to jest tak 2500-2600 taki koszt, aczkolwiek my jeszcze jesteśmy przed finiszem. I jeszcze tak do końca tych kosztów nie mogę doprecyzować, ale no już w bardzo dużym przybliżeniu tak. Chwila, bo mi coś jest tam. Mieszka się nam super, to mogę tylko powiedzieć, że z problemami alergicznymi jeden z domowników, od kiedy tu mieszka, problemy zniknęły, tak? Nie ma żadnych jakichś tam alergicznych akcji, śpi się super i nawet jak okna są zamknięte w nocy, to nie budzi się człowiek takim zaduszku, jak to czasem bywa we wnętrzach szczelnych bardzo i takich nieoddychających. Naprawdę ludzie, którzy śpią i my, czują się fajnie i śpi się fajnie. Także tutaj widzę pytania, okej, 200 metrów, tak, taka jest powierzchnia dużego domu z garażem. No i tu widać na zdjęciu już taką końcówkę. No w tej chwili kładziemy podłogi, jest już zrobiony kominek. No, mamy nadzieję do końca marca się przeprowadzić. Było pytanie, czy można odwiedzać. Mamy już ofertę na ten rok, także zapraszam wszystkich, jeśli nie odpowiedziałam na wszystkie pytania, do kontaktu z naszej strony słomianyzapał.pl i no i w tym roku na pewno będzie ciekawie. No, ja jestem otwarta na sugestie. No, chciałabym, żeby coś się działo, żeby były warsztaty, żeby to było, była jakaś wartość dodana, nie tylko noplegi, ale zapraszam też do kontaktu właśnie poprzez naszą stronkę i dalsze pytania. Nie wiem, co jeszcze mogłabym wam opowiedzieć. No słuchajcie, jeszcze jedno ważne pytanie do Marty, zanim przejdziemy dalej. Jeżeli chcecie później jakby jakąś korespondencję poprowadzić lub odwiedzić osadę Słomiany Zapał, to przypomnę stronę internetową słomianyzapał.pl. Też jest na Facebooku, można znaleźć. Tutaj jest pytanie o minusy. Może Marta byś powiedziała kilka przykładów takich wad tej technologii. Z naszego punktu widzenia na pewno no właśnie źródło dobrej słomy, takie początki, które bywają stresujące. Jeśli chodzi o samą technologię, to jeszcze, tylko o ciesielce wspomnę. My robiliśmy taką tradycyjną ciesielkę i koszt jakby konstrukcji drewnianej był około 80 tysięcy. Ale spotykałam się z wycenami mitka na te płytki kolczaste, były to wyceny opiewające na dużo wyższe kwoty, także no myślę, że gdzieś można było zacząć gdzieś w granicach 70 tysięcy, myśmy tak wylądowali około 80 za tą konstrukcję, ale zdarzało mi się tam, zbierając jakby oferty właśnie w tej technologii wiązarów, bardzo drogo, przynajmniej w moim przypadku to było wycenione. Jeśli chodzi o minusy, na pewno warto zwrócić uwagę na mostki, na właśnie dobre, no gdzie jest styk elementów drewnianych, gdzie są szczeliny, żeby nie było mostków takich termicznych, żeby nie zawiewało. Tam, gdzie są instalacje, też warto zabezpieczyć tynki na bieżąco, zabezpieczać przed wilgocią, zagruntować czymś, bo tam, gdzie wszędzie, gdzie są przyłącza, gdzie są jakiekolwiek, nie wiem, baterie, tak, podłączenie pralki, lodówki, cokolwiek, przy każdej jakiejś budowlanej jeszcze, nie wiem, przełączach, to wszystko dla tynku glinianego jest
no po prostu spływa sobie, więc warto to zagruntować, zabezpieczyć. Właśnie jeśli chodzi o te ściany, czy ściany działowe, które są też te słomy. Minusy to kładzenie kafelków na słomianych ścianach. No to z tym też trzeba trochę powalczyć, czyli najlepiej nabić płytę karton gipsową, czy właśnie gipsowe płyty, o których Paweł wspominał, gliniane płyty, zamienniki karton gipsu. Ale faktycznie są to drogie elementy, je kupowane jako gotowe. I dopiero na to przyklejamy płytki, glazurę, czy to w kuchni, czy to w łazience. Jeśli mamy słomę, no to do tynku glinianego nam się płytki nie przykleją. Tak, dobrze, tak, dziękuję Ci, Marto. Dziękuję Ci serdecznie, Marto, za to, że opowiedziałaś Waszą historię. Strasznie się osobiście cieszę, że to dostaje coraz więcej realnego ciała, te wszystkie pomysły, które realizujecie. I mam nadzieję, że będziemy się spotykać na kolejnych webinarach, w których będziesz mogła zdać relację z budowy kolejnych budyneczków. I w końcu mam nadzieję, że zrobimy kolejny zlot w osadzie Słomiany Zapał i kolejny obóz. Spoko, zapraszamy. No i tak jak mówię, no zmęczeni, ale finiszujemy i od tego roku jesteśmy otwarci na gości, także na pewno będziemy współpracować i dzięki jeszcze raz. Ja jestem. Dzięki z Wami. Dzięki. Dobra, cześć, do zobaczenia. Hej. No i słuchajcie, mamy za sobą już historię Piotra, mamy za sobą historię Marty, a teraz przechodzimy do bardziej teoretycznego tematu. Maciej Jagielak z organizacji Ogólnopolskie Stowarzyszenie Budownictwa Naturalnego spróbuję podsumować i jakby zbudować taką syntezę wszystkich albo najbardziej popularnych metod wykorzystania kostki słomy w różnych systemach budowlanych. My dzisiaj przyjęliśmy taką właśnie formułę opowiadania o praktycznych realizacjach, gdyż po ostatnim webinarze żądaliście więcej konkretów. Więc dzisiaj staramy się Wam opowiadać o tych konkretach na podstawie konkretnych przykładów. Więc ja już tutaj zawołam do tablicy Macieja Jagielaka. Macieju, jesteś z nami? Jest Maciej. Za chwilę pojawi się również w wersji audio. Ale Maciek? Jestem. Słychać mnie? Okej, jest Maciek. Słyszycie mnie dobrze? Tak. Bardzo dobrze Cię słyszymy. Dajesz czadu. Dobrze, to ja zacznę od przedstawienia się. Nazywam się Maciej Jagielak i tak jak Paweł przedstawił, działam w organizacji, która nazywa się Ogólnopolskie Stowarzyszenie Budownictwa Naturalnego. Jednocześnie jestem architektem. Przepraszam, że ci przerwę, ale możesz troszeczkę obniżyć wrażliwość swojego mikrofonu? Bo troszeczkę jest za głośno. Czekaj, nie wiem jak to się robi. Mogę odsunąć komputer na początek. I zobaczyć, co z tym mikrofonem mogę zrobić. Nad kamerką masz taką ikonkę koła zębatego, tam są opcje ustawienia dźwięku i obrazu, tam możesz ustawić czułość mikrofonu. Jest lepiej teraz? Lepiej? Trochę lepiej. Tak, lepiej, okej. Okay. Przepraszam, dajesz czadu. Dobrze, czyli tak jak już wspominałem, działam w Stowarzyszeniu, Ogólnopolskim Stowarzyszeniu Budownictwa Naturalnego. Jednocześnie jestem też architektem, projektuję obiekty ze słomy, jeżeli mam taką okazję. I bardzo serdecznie zapraszam Was też na stronę Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Budownictwa Naturalnego, ponieważ jest tam baza danych budynków ze słomy, którą prowadzę i tam możecie znaleźć ponad 50 budynków w różnych miejscach Polski, które dzięki temu można zlokalizować, można sobie porównać, kto co zaprojektował, kto co wykonał,
Gdzie niegdzie można tam też przeczytać o kosztach budowy. Niestety te informacje nie są, na razie nie mam ich dla wszystkich budynków, natomiast dla części, jeżeli właściciele są skłonni, by się publicznie tym dzielić, to te dane też tam są podane. Jeszcze tłumacząc, o czym będzie dzisiejsza prezentacja, od razu zaznaczę, że to nie jest prezentacja, która jest wstępem do budowania ze słomy, nie jest to też prezentacja o kosztach budowy. Jest to prezentacja konkretnie na temat różnych systemów konstruowania ścian w budynkach ze słomy. I tutaj już przechodzę do następnych slajdów. Już chwileczkę. Pawle, ja nie widzę opcji zmieniania slajdów w tym momencie. Czy mógłbyś coś z tym zrobić? Okej, teraz już widzę. I teraz tak, o czym będzie mowa? Chciałem powiedzieć tak na wstępie, dość sucho i będzie na wstępie troszeczkę takiej suchej, tej, przez którą musicie przejść, a później już będą konkretne realizacje z konkretnymi obrazkami, z konkretnymi rozwiązaniami technicznymi. Także po kolei będzie najpierw, jakie są te rodzaje ścian, jak je się w różnych książkach, które są dostępne w tym momencie na rynku, dzieli. I potem po kolei będą najpierw te rozwiązania, gdzie słoma jest elementem nośnym, przenosi obciążenia, później te elementy, gdzie słoma jest łączona z konstrukcjami głównie drewnianymi różnego rodzaju, systemy takie, w których te elementy nośne i szkielet drewniany są wymieszane. Wreszcie kilka słów o prefabrykatach i termomodernizacji. I teraz tak, ruszamy z rodzajami ścian z kostek słomy. To można sobie podzielić różnie i tych technik jest naprawdę bardzo dużo, dlatego tutaj taki podział wprowadzam, taki porządek w tej prezentacji. Ponieważ tak, możemy zastosować różnego rozmiaru kostki słomy. Możemy właśnie inaczej, mogą one pełnić różną funkcję w ścianie. Wreszcie tą konstrukcję można różnie ulokować, no i wreszcie możemy albo sobie wszystko prefabrykować w zakładzie, tudzież w warsztacie, albo wszystko wykonać na mokro. I teraz tak, kostki te, które widzieliście dotychczas na zdjęciach, były to kostki małe, czyli kostki, które dają nam ściany o grubości tak 40-50 cm. W Polsce to są takie kostki z dwoma sznurkami, a na przykład w Stanach są to kostki trzysznurkowe, trochę większe zwykle. Kostki średnie i kostki jumbo są to kostki, które odpowiednio dają ściany o grubości 60, a jumbo nawet ponad 100 cm. I są to kostki, które są również bardzo mocno spracowane i w związku z tym bardzo ciężkie i praca z tymi kostkami wymaga dźwigu. Co ciekawe, od niedawna wiem również, że istnieją już na świecie przykłady zastosowania do budowy kostek, właściwie nie kostek, tylko okrągłych beli słomy, które są obecnie na polach coraz bardziej rozpowszechnione. Co może być szansą, ponieważ jak wiecie, w niektórych regionach już zdobycie tych małych kostek bywa trudne. Teraz tak, mówiąc o zastosowaniu kostek, o architekturze strawberry, czyli architekturze z kostek słomy, tak naprawdę najczęściej mówimy o budynkach, które mają konstrukcję drewnianą, przynajmniej w Polsce, i są wypełniane słomą. Natomiast słoma może też pełnić w ścianę funkcję nośną i przenosić obciążenia z dachu, przenosić, wytrzymywać parcie wiatru i tak dalej. Są też takie systemy, w których szkielet drewniany lub inna konstrukcja jest niesamodzielna, to znaczy ona sama z siebie w zasadzie nie jest stabilna, a natomiast uzyskuje stabilność po wypełnieniu kostkami słomy. I teraz tak, opowiadając dalej o tych, jakie mogą być rodzaje tej konstrukcji, której budujemy dom, który jest na przykład tylko izolowany kostką słomy, to najczęściej stosuje się oczywiście drewno, dlatego że po pierwsze jest to również naturalny, zdrowy, ekologiczny materiał, takie słowa wytrychy trochę, ale wiecie o co chodzi. Ale drewno jest też materiałem, który ma dobrą izolacyjność ciepłą, więc tutaj w styku ze słomą nie stanowi namostka termicznego, nie sprawia się na nim woda.
Konstrukcja stalowa jest dużo bardziej problematyczna i w zasadzie rzadko jest polecana do budynków ze słomy, natomiast może mieć to pewne uzasadnienie w budynkach o dużych rozmiarach halowych na przykład. Natomiast zastosowanie połączenia ścian murowanych czy belek żelbetowych ze słomą też się zdarza i to ma pewien sens w rejonach, które nie są bogate w drewno, a jednocześnie nie ma dobrych kostek. Tak jak ostatnio widziałem na przykład budynki wznoszone przez pomoc humanitarną w Chinach, dość często są stosowane tego rodzaju rozwiązania, a oprócz tego oczywiście słomą można modernizować istniejące budynki murowane. I teraz tak, jak już mamy tą konstrukcję drewnianą, to możemy ją umieścić, tak jak to było w prezentacji na przykład Piotra, po wewnętrznej stronie kostek, co jest dość dobrym rozwiązaniem, ponieważ jest powiedzmy ograniczona ilość nosów termicznych. Konstrukcja może też być w grubości ściany i takich rozwiązań jest bardzo dużo, one w tym momencie w Polsce wydają się najbardziej popularne. No i też może być konstrukcja podzewnętrznej, ale to jest powiedzmy dość taka unikatowa sytuacja. No i oczywiście możemy budować na miejscu, co się najczęściej dzieje, a możemy też użyć prefabrykatów, co przyspiesza wykonawstwo. Dobra, koniec suchej części teoretycznej. Przechodzimy do obrazku i pewnych konkretów. Kostki są jako element nośny w ścianie. To jest właściwie początek historii budowania z kostek słomy w ogóle, czyli pierwsze budynki w stanie Nebraska w drugiej połowie XIX wieku były wznoszone właśnie jako konstrukcje z kostek słomy. Ściany były z kostek słomy, a właściwie części z kostek siana, co jest pewną ciekawostką, ponieważ obecnie uważa się, że siano, kostki siana są zupełnie niewłaściwym materiałem. Tymczasem pierwsze domy w Nebrasce były budowane właśnie z kostek siana i przetrwały niektóre z nich ponad 100 lat. Takie najstarsze budynki tam właśnie ponad 100-letnie trwają w dość dobrym zdrowiu. I to jest o tyle ważny przykład i ja wiem, że już słyszeliście pewnie parę razy o tych początkach, ale to jest o tyle ważne, że jak porównamy klimat nebraski i klimat polski tak na podstawie takich podstawowych danych, to okazuje się, że to nie jest klimat jakoś bardzo odmienny i to nie jest jakiś tam suchy stan typu Nowy Meksyk. W Nebrasce całkiem sporo pada na polskich poziomach, dużo więcej wieje niż w Polsce tak statystycznie, w związku z tym te kostki słomy, te budynki przetrwały w warunkach, które tak naprawdę nie są bardzo proste. Co również charakterystyczne na tym, widzicie na tym zdjęciu dość niewyraźnym. Tutaj mamy ścianę z kostek słomy i mamy dach, który oczywiście ma tam jakąś konstrukcję drewnianą, ale to jest bardzo ważne. Ten dach jest czterospadowy. To nie jest przypadek, ponieważ pewnym problemem w budynkach, w ścianach nośnych słomy jest zakotwienie dachu i murłaty do ścian w taki sposób, żeby po prostu dach nie został zwiany. Taki dach czterospadowy stosunkowo jest stawia najmniejszy opór wiatrowy. Dobrze, przechodzimy już do współczesnych realizacji wykonanych z kostek słomy. To jest taki sztandarowy przykład budynku wniesionego w Wielkiej Brytanii przez można powiedzieć, przez grupę Amazon Nails, choć właściwie to jest tak, że Amazon Nails, czyli Barbara Jones, była instruktorem prowadzącym tą budowę. Jakub Bichan z Amazon Nails zaprojektował ten budynek, natomiast wykonywane było to rękami wykonawcy, który nie specjalizował się w tej metodzie. To zresztą jest ciekawy model realizacji. Dlaczego ten budynek jest taki ważny? Dlatego, że jest to po pierwsze mieszkaniówka socjalna, a po drugie, jak widzicie, tutaj jest parter, piętro i to idea. Tak? I to wszystko jest konstrukcja nośna ze słomy. Na następnym slajdzie widzicie, jak tutaj jest wznoszone. Tutaj bardzo ważnym elementem właśnie jest to, że prace słomiane są wykonywane pod dachem, co w przypadku budowania nośnej konstrukcji z kostek słomy jest zadaniem dość trudnym. I teraz tak, jak to zostało zrobione? Taki schemacik wam tutaj pokażę. Budowa w tym przypadku to jest system, jeden z systemów stosowanych przez Amazon Nails, bardzo wydaje mi się ciekawy.
polegała na tym, że elementy takie jak stropy i dach są prefabrykowane na ziemi, następnie podnoszone na tymczasowych podporach i pod ich osłoną to jest po kolei tak, idziemy tak, prefabrykacja, podnosimy tymczasową osłonę, jaką jest w tym momencie strop, opuszczamy strop na zbudowane kostki słomy, to w tym momencie się stabilizuje, podnosimy dach na tymczasowych podporach, następnie budujemy kolejne piętro, opuszczamy, tynkuje, po skompresowaniu pod ciężarem dachu budynku, jak on już trochę osiądzie, tynkujemy całość. Tutaj są akurat tynki wapienne. Jeśli chodzi o Polskę, w Polsce budynki o nośnych ścianach z kostek słomy nie są specjalnie popularne ze względu na to, co chyba tutaj dyskutujecie przed chwilą na czacie, czyli jest to dość od strony formalnej trudne do przeprowadzenia. Natomiast takie budynki już istnieją, jest ich chyba ze 3 czy 4 w tym momencie. Najstarszy domek ze słomy w Przełomce jest zbudowany właśnie w takiej technologii, czyli kostki słomy niosą dach, to nie jest duży budynek. Ale tak ku przestrodze muszę powiedzieć, że to jest technologia, która owszem umożliwia ograniczenie zużycia drewna w pewnym stopniu. Natomiast nie należy się dać łatwo zwieść, że jest to takie proste zrzucenie na po prostu zbudowanie bardzo szybko z wielkich bloków niczym cegły, po prostu ustawienie tych kostek słomy. To wymaga sporo precyzji i też sporo wiedzy. To nie jest technologia, która jest idiotoodporna naprawdę. I tutaj taki przykład tu przez drodze. Ostatnio byłem w Czernej. To jest koło Kudowy Zdroju. Tam jest taki pseudoskansen, w którym ktoś pokusił się o zbudowanie takiego budynku właśnie z kostek nośnych słomy. Jak widać tutaj na tym obrazku, on od nowości już jest popodpierany w narożnikach, żeby się nie przewrócił, ponieważ on po pierwsze, jak ja tu teraz narysuję, o kurczę, ale to zjeżdża, ale ten budynek w rzucie jest, ja nie mogę narysować prosto, ale jest ten budynek w rzucie, nie jest prostokątem, tylko jest takim równoległobokiem dziwnym, nie ma żadnych ścian poprzecznych w środku, jest dość długi i ogólnie każdy powiew wiatru nim chwieje. Także nie próbujcie tego w domu. Następny slajd jest to takie, powiedziałbym, nowe odkrycie, że można też budować z kostek okrągły. I ten budynek na tym zdjęciu wygląda niepozornie, ale tutaj w środku mieści taka skóra sala do spotkań, więc to nie jest skala domku jednorodzinnego, to znacznie większa. I uwaga, teraz przechodzimy do budowy. Tak, tutaj została zastosowana taka konstrukcja, to jest w Stanach, polegająca na zbudowaniu słupów konstrukcyjnych w rogach budynku na planie ośmiokąta z tych okrągłych beli słomy. Co ciekawe, one były tutaj przygotowane w ten sposób, że były powiązane w takie rulony i za pomocą koparki bez użycia dużego dźwigu podniesione do piony, następnie ta koparka je tam postukała od góry, żeby się wstępnie skompresowały. Tu inny ciekawy element, widzimy, że tutaj są też ściany fundamentowe z worku wypełnionym żwirem, bardzo w ogóle eksperymentalny budynek. No i następny slajd widzimy, jak prefabrykowana konstrukcja dachowa podniesiona po prostu dźwigiem ląduje na tych słupach. Rzecz jest poodciągana, żeby się od wiatru nie przewróciła. Bardzo ciekawy eksperyment. To potem jest wypełnione słomą, też gdzieniegdzie tutaj są stężenia powprowadzane, żeby znowu odporność na wiatr była odpowiednia. Cały budynek był zrobiony jako program uniwersytecki. Studenci pracowali tam na budowie, trwało to kilkanaście tygodni. Bardzo ciekawa opcja. Są też tacy, którzy odważyli się, a konkretnie jest to profesor Gernot Minke i jego słowaccy współpracownicy z firmy Kraterra, odważyli się zaeksperymentować dość mocno i zbudować z kostek słomy nośną kopułę. Te kostki były niesamowicie mocno sprasowane i każda kosteczka była odpowiednio przecinana pod kątem i jeszcze do tego wyginana, tak żeby to wszystko dopasować. Realizowane było również w ramach warsztatów. Natomiast jest to rozwiązanie, jeszcze wrócę do poprzedniego slajdu, jest to rozwiązanie, które jest dość trudne. Tutaj na tym jest zielony dach pod śniegiem. Natomiast tutaj widzicie, że jest właśnie konstrukcyjną warstwą jest słoma, natomiast na to jest tynk gliniany kładziony. Na tynku glinianym jest membrana EPDM i to jest sytuacja, która
jest w zasadzie takim rozwiązaniem dalekim od ideału, bo sytuacja jest taka, że wilgoć w środku budynku, wchodząc jakby na, wchodząc przez tynk wewnętrzny gliniany do kostek słomy, napotyka na zewnątrz na barierę w postaci tej membrany, czyli ona nie ma możliwości odparowania. I to sprawia, że ten budynek jest użytkowany i klimat jego wnętrza musi być na bieżąco monitorowany. Tam po prostu jest wentylacja mechaniczna, wilgoć jest w sposób sztuczny utrzymywana na odpowiednim poziomie, by w glinie, w słomie ta wilgotność nie przekroczyła dopuszczalnej granicy. Także to jest coś, co również wymaga sporo wiedzy i wcale nie jest takim prostym rozwiązaniem. Dlatego też ta nośna kopuła z kostek słomy jak na razie pozostaje eksperymentem, nie jest czymś stosowanym na sali. Zresztą dostanie tak sprasowanych kostek jest też trudne. Tutaj przechodzimy do Szwajcarii. To jest przykład budynku, który jest zniesiony z Jumbo Bales. Taki ulubiony przykład architektów. Jeżeli chcecie przekonać jakiegoś architekta, że ze słomy można budować, no to pokażcie mu ten obrazek i prawdopodobnie będzie bardzo szczęśliwy. Ponieważ jest tutaj wszystko, co architekci lubią, czyli ostre krawędzie, jakieś uniesienie nad teren, całość jest taka mocno zgeometryzowana. Oczywiście stoi w pięknym krajobrazie alpejskim, więc jest się czym cieszyć. To budynek w standardzie domu pasywnego, jak widać orientacja solarna na południe, a teraz przechodzimy do tego, jak to zrobiono. Tu są właśnie te Jumbo Bales, czyli naprawdę wielkie kostki słomy, one tu mają około 2 metrów długości, grubość ściany wychodzi ponad metr. I cóż, no po pierwsze to jest coś, co z jednej strony daje świetne właściwości izolacyjne, choć tutaj chciałem zaznaczyć, że te kostki Jumbo są sprasowane prawie dwukrotnie bardziej niż kostki standardowe małe. I to oznacza, że ich parametr izolacyjności, taki, czyli ta ich lambda, jest gorsza trochę niż kostek małych, tylko oczywiście trzeba brać pod uwagę, że tutaj mamy tego 1,20 m, a tam mamy 40 cm, więc ten dom jest po prostu super izolowany. Mimo tego, że ten materiał jest jakby ze względów izolacyjnych, on jest aż za mocno sprasowany. Teraz grubość tych kostek słomy powoduje pewien problem, który tutaj widzicie jest rozwiązany na sposób no, taki pochodzący już ze świata dość wysokich technologii, bo w tak grubych kostkach musimy elementy konstrukcji drewnianej, które jednak się pojawiają wokół okien, czy w momencie kładzenia tutaj na dole podwaliny na górze wieńca, są to elementy, które mają dość znaczne gabaryty, właśnie ze względu na szerokość tych kostek. Co za tym idzie, tutaj na przykład jest to po prostu drewno klejone, rozwiązanie jest drogie i na pewno nie jest to tania ani prosta technologia. Tutaj widzimy dalszy ciąg realizacji tego budynku. To, co tutaj warto zwrócić uwagę, no to tak, prefabrykowane wiązary dachowe. Tutaj ta właśnie potężna i na tym poziomie potężna belka właśnie z drewna klejonego spinająca całość po obwodzie. Ale tutaj warto zobaczyć, że również narożniki mają tarcze z tego drewna albo z jakiejś płyty grubej doczepione, więc to też nie jest tak, że jest to tylko i wyłącznie słoma, która tutaj trzyma ten cały niemały budynek. Idziemy dalej. Co można z tych kostek Jumbo zbudować? To jest kolejny dom projektowany przez tego samego architekta. Tutaj widzicie taki fajny schemacik pochodzący zresztą, ja tutaj źródła wszystkich informacji podaję. Jest to chyba najlepsza w tym momencie książka na rynku poświęcona budowaniu ze słomy, tylko że niestety jest w języku francuskim. Muszę sobie tutaj pisać. Ktoś mówi dobrze po francusku, to naprawdę dużo się z nim można dowiedzieć. Są tam tego rodzaju właśnie schematy. No widać, jak to jest zrobione. Tutaj też pewne takie teoretyczne informacje o działaniu sił, rozpieraniu i tak dalej. Można tutaj również w tym przypadku tego domu te gigantyczne kostki słomy są zastosowane w dachu, więc jest to naprawdę zaawansowane technicznie rozwiązanie. Jak widać, mamy tutaj trzy kondygnacje i to jeszcze ta wyższa kondygnacja jest właściwie podwójną kondygnacją, więc w zasadzie jest to dom o gabarytach spokojnie czteropiętrowego obiektu i to naprawdę o niemałym metrażu.
I teraz idziemy dalej. Na tym zakończę dział pierwszy, czyli nośne wykorzystanie kostek w ścianie. I teraz przechodzimy do różnego rodzaju konstrukcji drewnianych, które możemy zastosować w przypadku drewna kostka słomy. Dobra, tutaj jest dom, który jest skonstruowany na tej samej zasadzie co dom w Pędzewie, który był metem pierwszej prezentacji, czyli jest szkielet drewniany w środku. Kostki są ustawiane dookoła, czyli one są układane w sposób tak samo jak cegły, czyli z przesunięciem na miankę, tak samo jak w ścianach nośnych z kostek słomy. Leżone tutaj nie niosą ciężaru z pięter i dachu, muszą tylko utrzymać ciężar swój własny oraz ciężar tynków, który, jak łatwo się domyśleć, wcale nie jest mały, bo przy tych tynkach glinianych, które potrafią mieć po 5 do 10 cm, no to jest prawie ciężar ściany murowanej momentami. Dobra, i tutaj widzimy też taki detal dość istotny, że mimo tego, że konstrukcja jest wewnątrz, to potrzebujemy jeszcze dodatkowych elementów drewnianych, żeby wstawić na przykład ramy okien i drzwi. I taki właśnie system realizacji. Tutaj widzimy konstrukcję właśnie, która jest okładana kostkami słomy z zewnątrz. To jest przykład z Francji, nie wiem z jakiej miejscowości, natomiast on jest o tyle fajny, że on pokazuje pewną bardzo ciekawą opcję. Ten budynek w środku to nie jest nowa konstrukcja. To jest istniejąca tutaj wcześniej stodoła, która została rozebrana, zostało odeskowanie rozebrane i w jego miejsce pojawia się ściana słomiana, która jest jakby taką zewnętrzną ścianą dla tamtej słomy. Tu znowu ten detal z oknami. Widzimy, to jest bardzo dobre rozwiązanie i myślę, że również na polskiej wsi czeka sporo stodół, które w ten sposób można przekształcić w bardzo atrakcyjne budynki mieszkalne. Gdy mówimy o budowaniu z kostek słomy w ogóle, to już chyba większość z Was wie, też o tym wspominałem, że początki tych nośnych konstrukcji są w Stanach Zjednoczonych, natomiast prawdopodobnie najstarszy budynek na świecie, który wykorzystuje konstrukcję drewnianą, w którą są wciskane kostki słomy, czyli są to tak zwane słupy dwugałęziowe, tutaj zbudowane z desek, po prostu w formie takich kratownic, rozstawione modularnie co kostkę. Najstarszy taki budynek znajduje się najprawdopodobniej we Francji. On wciąż istnieje, niedawno został wykupiony przez francuskie stowarzyszenie budowniczych z kostki słomianej i będzie takim centrum, rodzajem muzeum, takim miejscem spotkań. Tutaj widzicie, że coś, co ten budynek z 21 roku wykazuje coś, czego próżno szukać w większości realizacji współczesnych właśnie w Polsce, czyli pełną optymalizację tego szkieletu pod to, żeby tutaj upchać kostki słomy. Tutaj ktoś naprawdę się ograniczył w ekspresji projektowania i robił tak, żeby maksymalnie łatwo można było jedną kostkę słomy między każdy wiązar wstawić. Dodatkowo te wiązary, jak widzicie, są zrobione z desek, bardzo oszczędne pod względem ilości drewna. I jest to bardzo fajny historyczny przykład, do którego warto wrócić też tak pod względem właśnie takiej klarowności projektowania. To jest przykład takiego samego myślenia, też z Francji, trochę nowszy, i tu już widać, że tej takiej oszczędności w takim stopniu nie ma, ponieważ tutaj już są pełne te słupy. To nie są słupy gałęziowe, tylko po prostu pełne słupy. Natomiast z drugiej strony oczywiście tamto rozwiązanie było dość pracochłonne pod względem zbijania tych kratownic. I tu przechodzimy do przykładów polskich. To jest dom, który może nie jest na jakimś szczególnie takim wizualnie ciekawym etapie, ponieważ to tynkowanie ścian zewnętrznych tynkami wapiennymi właśnie trwa, ale to jest budynek właśnie typu infill, czyli konstrukcja drewniana jest wypełniana kostkami słomy. I teraz tak, to co w tym momencie prześwituje przez ten tynk, no to tutaj widzicie akurat narożny słup, natomiast co bardzo ważne i co tutaj widać, to są stężenia ukośne. We wszystkich budynkach, które są budynkami szkieletowymi drewnianymi, te ukośne stężenia są konieczne do zaprojektowania,
I najlepiej, żeby one były jednak z drewna, bo też są takie połączenia ze stalą, ale ona później może prowadzić problemy z wykraplaniem się wody na słomie. To jest budynek w okolicach Golubia Dobrzynia. Ja go pokazuję właśnie ten, a nie inny, ze względu na to, że on jest przykładem dość racjonalnie zaprojektowanej struktury drewnianej. Większość domów strobej w Polsce cierpi na olbrzymi przerost drewna nad treścią. Są to konstrukcje czasami nawet dwukrotnie przepłacone, przekonstruowane pod względem ilości drewna. Nie mówię tu, żeby kogokolwiek konkretnie krytykować, natomiast taka po prostu jest sytuacja, że z jednej strony mamy konstruktorzy mają pewne normy, których się muszą trzymać, z drugiej strony też mało jest konstruktorów, którzy specjalizują się w konstrukcjach drewnianych, bo po prostu na rynku głównie funkcjonują domy murowane. No tak to niestety jest. Przechodząc do detalu tego domu, no to tutaj widzicie właśnie, że tutaj dość racjonalnie są zrobione słupy gałęziowe, które nie mają jakiejś strasznej ilości wiązek. Tu są, z tego co pamiętam, są to chyba tutaj są 5 na 15 albo 5 na 17 te elementy konstrukcyjne, czyli dość małe. Widać tutaj też, w jaki sposób w tej ścianie o znacznej szerokości drewnianej jest rozwiązana właśnie zwieńczenie tej ściany, czyli wieniec z płatką dolną, tak zwaną murłatą normalnie, choć w budownictwie drewnianym chyba nie ma większego sensu, ta nazwa, krokwie sobie na tym leżą. Tak to wygląda, stropy oparte, ale przechodzimy dalej, bo to zgoni. Proszę dalej, tutaj mamy domek w Kocku. To jest taki przykład niedużego domku, również są to historyczne początki budowania stoczki słowianej w Polsce, ponieważ po tym domku w Przełomce, który już tam wcześniej pokazywałem, jakby takim kolejnym, po Paulinie Wojciechowskim, takim kolejnym pionierem budowania skostek słomy był Janusz Świderski i jego Stowarzyszenie Biobudownictwa. Ten domek był to taki pierwszy przykład tego, co oni zbudowali. I ten dom jest konstrukcyjnie o tyle ciekawy, że on jest zbudowany z bardzo taniego drewna, z tak zwanych żerdzi, czyli z drewna takiego po prostu okorowanych dłużyc drewnianych o przekrojach takich rzędu kilkanaście centymetrów. To jest rodzaj drewna, który normalnie się kupuje tylko i wyłącznie na stemple, używane na budowy do podpierania stropów tymczasowego, czy do budowy rusztowań. Tutaj z niego jest zbudowany cały budynek. No i na tym przykładzie to całkiem ładnie tutaj wyszło. I w ten sposób również w Polsce zostały zbudowane większe obiekty, niektóre bardzo duże, na przykład w gminie Janiec jest taki budynek, który tej konstrukcji jest zbudowany, a ma coś ponad 400 metrów kwadratowych powierzchni użytkowej. Natomiast czym większa konstrukcja, tym te żerdzie sprawiają większy problem, dlatego że jest to technologia, która znowu jest bardzo pracochłonna, bo trzeba wszystkie, trzeba je obrobić, trzeba wszystkie słupy zbijać, krokwie też trzeba zbijać jako kratownicowe. Jest to sporo roboty. Dobra, i to były te przykłady z konstrukcją drewnianą, która jest jakby w grubości kostki. Ja tu jeszcze wrócę może, bo właściwie dlaczego to jest konstrukcja, która teraz, ten rodzaj konstrukcji, o którym tu mówimy, czy tutaj mówimy, to jest rodzaj konstrukcji, który teraz jest u nas bardzo popularny. I dlaczego tak się dzieje? Dlatego, że to rozwiązanie daje bardzo, pierwsze, jakby nie odbiega jakoś bardzo od standardowego budownictwa w tym sensie, że ta konstrukcja, jakby po wykonaniu konstrukcji drewnianej dom już jest, jakby ściany stoją, słoma ją tylko wypełnia. Po drugie, to daje możliwość wykonania ścian o bardzo wysokiej jakości, dlatego że upychając kostkę pomiędzy te słupki, można je bardzo dobrze dokompresować i później bardzo równo przystrzyć, korzystając z tego, że są elementy drewniane, które trzymają pion i tak dalej. W związku z tym otrzymujemy dom o dość precyzyjnej geometrii i równą, gładką powierzchnię ostrzyżoną pod tynki, co jest nie bez znaczenia na etapie tynkowania, kiedy po prostu oszczędzamy czas i pieniądze, jeżeli ściany są wcześniej równo przygotowane.
Dobrze. I teraz przeskakuję już do ostatniej grupy konstrukcji. Tutaj nie mam za dużo przykładów, ale jest też taka możliwość, że konstrukcja znajdzie się na zewnątrz budynku, jakby na zewnątrz ocieplenia. To jest nietypowe rozwiązanie. To jest przykład renowacji budynku zabytkowego, w którym nie można, też takiej stodoły, tylko że kamiennej z Francji, w której nie można było ze względów konserwatorskich postawić izolacji na zewnątrz. Została ona dana w środku. Natomiast jest to rozwiązanie z punktu fizyki budowli dość niekorzystne i dlatego tutaj musiało być to na pewno dobrze przemyślane, jak to zrobić, żeby nie doprowadzać do właśnie wykraplania się wody słomy. Ale widocznie sobie jakoś z tym Francuzi poradzili. Teraz tak, taką jeszcze pewną ciekawostką jest to, że istnieją też systemy mieszane. Czyli takie systemy, w których co prawda występuje konstrukcja drewniana, występują jakieś słupki drewniane, natomiast one same z siebie nie są wystarczające, żeby przenieść obciążenia, nie są wystarczająco sztywne i dopiero po upchnięciu ich słomą takimi się stają. Również są takie rozwiązania, które są mieszane z tego względu, że jakby jednocześnie łączą, na przykład tutaj jest zdjęcie znane habitatu, który też jest właściwie konstrukcją mieszaną z tego względu, że słupy w środku są zaprojektowane tak, że właściwie można by je wyciągnąć. Przynajmniej takie było założenie początkowe, natomiast one tam chyba zostały, z tego co wiem. Dobra, ale lecimy dalej. Znowu przykład francuski. To jest system, który się nazywa GREB. Nie pytajcie mnie, co to znaczy. Jest to prawdopodobnie jakiś skrót, ale że nie rozumiem języka francuskiego, to na razie go jeszcze nie rozszyfrowałem. I teraz tak, zobaczmy, co tu się dzieje. Konstrukcja drewniana, jak widać już na pierwszy rzut oka, jest bardzo, bardzo leciutka i jest ustawiona w taki sposób, który z punktu widzenia jakby jej sztywności jest bardzo niekorzystny, czyli te słupki są ustawione jakby wzdłuż ściany, tak? To są deski jakby dołożone na płasko do ściany, więc one na tym kierunku tym, czyli jakby od wewnątrz na zewnątrz domu, mają bardzo małą sztywność. I ten system dopiero zaczyna działać w momencie, jak włożymy w to kostki, jeszcze do tego wtedy zaczyna, jakby po skompresowaniu tych kostek, zaczyna stanowić taki sztywny panel, do tego jeszcze dochodzą tynki, które całość wiążą i to wszystko zaczyna się zachowywać jako panel. I te deski służą w tym momencie już głównie do tego, żeby ta ściana się nie ściana, tutaj mamy wtedy taką sytuację, że to są jakby, to są deski, czyli sztywny element na zewnątrz, a w środku jest kostka, która przynosi obciążenia, ale sama z siebie jest dość rzadka, więc powstaje taki panel, to jest osobnego, no tak, takiego rodzaju konstrukcja. Innym ciekawym rozwiązaniem jest autorskie rozwiązanie Toma Rivena, które nazywa się Cell Under Tension, czyli komórka ściśnięta, można tak to przetłumaczyć. I tu znowu mamy do czynienia z bardzo lekką konstrukcją. Tutaj taka deska jest co kostkę tylko, ale deska, która sama z siebie nie jest wystarczająco sztywna, czy ona by się pod ciężarem dachu ugięła. Więc ona się nie może ugiąć, dlatego że każda jedna kostka jest tutaj upchnięta dość mocno i indywidualnie dokompresowana. To jest taki schemat zrobiony przez Toma, pochodzący z jego strony internetowej. Zachęcam do odwiedzenia. Deska, pakujemy w to słomę. Co dziwne i takie nieintuicyjne trochę, Tom proponuje kładzenie kostek w pozycji pionowej, czyli jeśli była trawy, są pionowo, co ma zaletę taką, że w tą stronę kostka ma tylko 35 cm, a w tą stronę również ma jakby prostopadle do włókien słomy, jest również lepsza izolacyjność słomy. Gorzej jest wzdłuż rurek, jakby poprzek rurek słomy jest lepsza. Czyli to jest bardzo dobry sposób układania i on proponuje każdą taką kostkę za pomocą dwóch łat maksymalnie dokompresować. Czyli taka kostka dokompresowana, wciśnięta w tą konstrukcję, rozpiera się w niej, napiera na następną i w ten sposób te deski, które tutaj są, się usztywniają. Oczywiście jest to coś, co działa, jest sprawdzone, tam ma wieloletnią praktykę, natomiast nie bardzo wierzę, żeby ktokolwiek z... jakby nie ma jak tego, nie ma za bardzo tego, nie ma jak tej strategii wciągnąć
do projektów w Polsce, ponieważ jakby nie ma mechanizmu, jak obliczyć, że ta kostka usztywnia coś. Nie ma do tego żadnej normy. Pytanie podczas dzisiejszego spotkania już padło na czacie, czy są jakieś kopuły w Polsce z wykorzystaniem kostek słomy. I takie kopuły są chyba dwie. Jedna znajduje się w Kocku. Jest to projekt i wykonanie Janusza Świderskiego, czyli biobudownictwo. To jest u niego na jego własnej działce eksperyment budowlany przeprowadzony. Kopuła też jest przykładem, to jest wnętrze z etapu konstrukcji ze środka. Ta kopuła też jest przykładem konstrukcji mieszanej, bo tutaj konstrukcja drewniana to są deski, które są wygięte, po prostu na żywca wygięte i przytwierdzone do fundamentu. To są te żebra jakby. I na to, do tego jest taka siateczka z jakichś małych, drobno przekrojowych łat drewnianych. I na tym jest układana kostka, więc to jest tak, że same te deski, owszem, nadają temu kształt i częściowo podtrzymują tą konstrukcję, ale słoma też jakby po prostu sama też niesie swój ciężar. I to jest również dość odważny eksperyment, ponieważ ta kopuła jest od góry zabezpieczona tylko impregnowanymi tynkami różnego rodzaju. Ona nie ma tutaj żadnej membrany. Skończyliśmy z systemami mieszanymi i tutaj już przedostatnia ciekawostka. Przedostatnia ciekawostka, czyli prefabrykaty. To jest taki gorący temat, dlatego że prefabrykaty tak naprawdę są chyba jedyną opcją umożliwiającą wejście kostek słomy do takiego głównego nurtu budownictwa, ponieważ jest to rozwiązanie przewidywalne. Można jasno określić czas wykonania, można zagwarantować w pełni jakość tego produktu. Jest to coś, z czego można budować budynki w każdej skali właściwie. To jest przykład z Wielkiej Brytanii. Nottingham University Campus, autorstwa projekt Architect. To, co tu widzicie, te takie paski, to są właśnie w zasadzie takie pudła drewna krojonego wypełniane słomą. To stanowi izolację tego budynku tam, gdzie nie ma okien. Te pudła są przygotowane w systemie, który dość znany, który nazywa się ModCel. Oczywiście te panele ModCel mają wszelkie badania, są po prostu dopuszczone do obrotu produktem, bo tu widzę, ktoś to pisuje. No i teraz tak, widzimy, jak ten panel wygląda. Akurat panel firmy ModCel to nie jest żadne wielkie odkrycie natury od strony technicznej. Jest to po prostu znowu ciężka, toporna rama z drewna klejonego, w której są normalnie wciskane kostki słomy. Tutaj są jeszcze dodatkowe elementy stabilizujące. Jest to wszystko tynkowane. Jest to po pierwsze dość drogie, bo koszty metra kwadratowego tam są jakieś w ogóle zawrotne, więc to nawet w tym momencie nie pamiętam, ale myślę, że w naszych warunkach jest to absolutnie nie do zastosowania. Ale również jest to produkt dość trudny do stosowania, ponieważ patrząc na jego, to jest etap produkcji, tutaj tynkowanie maszynowe następuje tego panelu. Ten panel tutaj waży prawdopodobnie parę ton. Najmniejsze panele ModCel, takie standardowe, ponad tonę ważą. To wszystko trzeba ustawiać dźwigami. Oni proponują zarówno panele wypełniane kostkami słomy, tylko jak i od razu już odpowiednio zatynkowane. I teraz tak, z panelami ModCel jest jedna rzecz, którą warto jakby podłapać w tym ich systemie, bo tak jak mówię, sam system jest taki dość ciężki i dość drogi. Ale oni oprócz tego, że w swojej fabryce, czy tam jakiejś manufakturze, którą pewnie tu widzicie na zdjęciu, przygotowują te panele, oferują inwestorom też taką opcję, że przyjadą z warsztatem i z urządzeniami do odpowiednio przygotowanej hali w dowolnym miejscu w Wielkiej Brytanii. I tak na przykład był budowany ten budynek kampusu uniwersyteckiego. Tutaj słoma pochodziła z eksperymentalnej uprawy, bo tam jest jakiś wydział biologii. Pochodziła z eksperymentalnej uprawy tuż obok, na polu obok tego miejsca. Gdzieś w obrębie kampusu została rozłożona ta manufaktura prefabrykująca panele i to zostało w ten sposób wykonane. To jest o tyle ważne, że to jest panel, który jednocześnie wtedy w jakimś stopniu dalej jest produktem lokalnym.
Inne panele znane w Europie produkują Litwini. Ten domek na pierwszy rzut oka wygląda mocno tradycyjnie, natomiast on pod względem technologicznym jest właśnie mocno bardziej zaawansowany niż wiedzą z kostek słomy. Tutaj widzimy etap konstrukcji, tu jest płyta fundamentowa wylana i na tym stoją panele firmy Motzel, które są zrobione właśnie w ten sposób, że są to takie ramki drewniane, wypełniane słomą i to nie jest słoma, to nie jest słoma w kostkach, to jest słoma, która jest ułożona wielokierunkowo, prasowana jakoś tam specjalnie przez nich opatentowaną metodą. W tym samym systemie są też odpowiednie belki konstrukcyjne i tutaj w tym systemie też te elementy raczej powinny być ustawiane dźwigiem, natomiast Litwini twierdzą, że one są tak zoptymalizowane, że również można je ustawić ręcznie, jak ktoś ma taką silną ręką ekipę, bo to też są takie panele od 200 do tam więcej, nawet 200 kilo. Niemniej jednak widać, że jakby zwartość tego panelu jest naprawdę imponująca, są to bardzo precyzyjne, fajnie przygotowane elementy do budowy. Też są dość drogie, bo oni podają koszty metra kwadratowego takiej ściany na poziomie 120 euro. To jest oczywiście wykończeń. Chcę to przeliczyć się, to jest to dość sporo. I teraz przechodzimy znów do polskiego przodu. To jest domek w Gajówce. Pozdrowienia dla Karoliny Szkapia, która jest autorką i która chyba tutaj nas słucha jeszcze, jeśli nie padła od mojej długiej wypowiedzi. To jest akurat zdjęcie z mojego tam zimowego pobytu. Domek się bardzo dobrze prezentuje, też jest właśnie takim dość solidnym rozwiązaniem. Tu widzicie sam moment ustawiania tego domu. Tutaj wykonawcą prefabrykatu był Moritz Reichardt, czyli to nie są prefabrykaty produkowane przez jakąś wielką firmę seryjnie w tysiącach egzemplarzy. To są prefabrykaty robione w manufakturze, która mieści się w zabytkowej stodole w gospodarstwie Moritza. Jest wyposażone tam kilka własnego pomysłu urządzeń. I montaż samych tych paneli już na miejscu budowy trwał jeden dzień, po czym oczywiście etap wykończeń różnego rodzaju nastąpił. I też taka jakby ciekawostka jest taka, że to rozwiązanie, które Moritz zaproponował, okazało się na tyle chyba dobre i też jest na tyle konkurencyjne cenowo, że w tym momencie już od niego mam informację, że w tym roku ma zamówienie na 5 takich domów, że będzie faktura szła pełną parą. I tutaj z tego, co mogę przytoczyć z rozmów z Moritzem, taki panel prefabrykowany u niego o wymiarach chyba 2,5 na 2,5 metra kosztuje 1000 zł. To jest bez tynku oczywiście. W związku z tym w porównaniu z Litwinami jest to na pewno konkurencyjna oferta. No i też trzeba jakby zastanawiać się nad tym, o co nam właściwie chodzi, jak mówimy o naturalnym budowaniu, budowaniu z naturalnych materiałów. No to tutaj produkt wytwarzany w Polsce i to najlepiej jeszcze w miejscu nieodległym od budowy, bo domek w Gajówce się mieści tam kilkanaście czy kilkadziesiąt kilometrów od manufaktury Moritza, to ma dużo większy sens niż włożenie po całej Europie tirami na przykład panelów brytyjskich czy litewskich. I tu jeszcze wracając do pytania, te panele jeszcze nie mają, nie są produktem budowlanym, czyli to jest znowu indywidualne rozwiązanie wyrób jednostkowych. Dobra, przechodzimy do ostatniego tematu, który jest w Polsce bardzo słabo rozpoznany, a który jest niezwykle po prostu obiecujący, bo z kostkami słomy można też izolować budynki murowane. Zostało to wykonane w wielu miejscach na świecie z dużym powodzeniem i myślę, że w warunkach budowania na wsi, kiedy ta słoma jest dostępna lokalnie, kiedy nie trzeba się liczyć jakoś bardzo z metrami kwadratowymi zabudowy, zwiększeniem grubości ścian, to jest to bardzo obiecujące rozwiązanie. To jest budynek przed termomodernizacją, to jest budynek po termomodernizacji kostkami słomy. Autor tego projektu Jakub Wichan mieszka tuż za polską granicą, też go można zaprosić, jeżeli ktoś by chciał. Jakub Wichan nam pokazywał na ESBG w Łodzi, w jaki sposób to się robi. To jest też ten budynek na etapie
ocieplenia kostką słomy. Według metody Kuby, Wichana, on buduje tą ścianę zewnętrzną, tą zewnętrzną izolację trochę tak, jak się buduje nośną ścianę z kostek słomy, czyli tutaj nie ma wsporczej konstrukcji drewnianej. Są jedynie za pomocą, te kostki za pomocą takich pasków ściągających i niewielkich listewek drewnianych jakby ściągane do murowanej ściany. W ścianę murowaną się kręca kołki, z oczkiem na końcu przeciąga się pasek, następnie po ułożeniu kostek dopycha się je, dokompresowuje się je do ściany, po czym jeszcze z góry się je kompresuje też odpowiednio więcej. Więc taki może być efekt takiej termomodernizacji. Dobrze. Ja już przechodzę szczęśliwie do wniosku. Tak, to był taki trochę usystematyzowany, ale jednak tylko przegląd tych konstrukcji. Ja niespecjalnie jakoś wartościowałem, co ma większy sens, co ma mniejszy sens. Trzeba sobie zdawać z tego sprawę, że to, jaką konstrukcję wybierzemy, bardzo wpłynie na to, jak będzie przebiegała realizacja. Po prostu jest inny, może być zupełnie jakby inaczej wyglądać realizacja budynku z kostek słomy, zwłaszcza jeżeli ktoś się decyduje na nośne konstrukcje. Od tego, które rozwiązanie będzie zastosowane, będzie zależał poziom wiedzy, którą trzeba dysponować. Czy bardziej skomplikowane będą prace ciesielskie, czy właśnie większej wagi będzie trzeba dołożyć do ustawiania kostek i zapewnienia ich dużej jakości. No i że to też jest rzecz, którą trzeba indywidualnie dobierać do potrzeb projektu, też do możliwości wykonawczych, bo jest to jedna z rzeczy, które kluczowo decydują o ocenie budynku i ona, rodzaj konstrukcji decyduje o cenie budynku na dwa sposoby. No po pierwsze możemy przepłacić na etapie konstrukcji drewnianej albo możemy w miarę zoptymalizować, ale po drugie, jeżeli ta konstrukcja nie będzie zgrana z kostkami słomy, to drastycznie wzrośnie ilość roboczogodziny na upychanie słomy i jeszcze do tego może dodatkowo wzrosnąć na przykład później ilość godzin tynkowania ze względu na nierówne ściany. W związku z tym koszty robocizny będą przy źle zaprojektowanej konstrukcji rosły zupełnie w sposób nieuzasadniony. Teraz to jest ważna uwaga z gatunku, nie próbujcie tego w domu. Nie wszystkie te rozwiązania, które pokazałem, można zastosować w Polsce. Po prostu nie ma przepisów, które by to regulowały. Albo też pewne rzeczy można by zrobić, ale trzeba znaleźć konstruktora, który się na to odważy bez normy i odpowiednio przychylnego urzędnika później, który tego rozwiązania nie podważy w urzędzie. Proszę bardzo. Dziękuję za uwagę. Warto jeszcze zwrócić uwagę, że z kostki można budować niezobowiązujące różne śmieszne rzeczy i później zapraszać tam ludzi, żeby się zatrzymali i zobaczyli. To jest taki przykład, gdzie z Wielkiej Brytanii rolnik zbudował coś takiego. Prasa o tym opowiedziała, ludzie oczywiście przyjeżdżają oglądać, wszyscy się cieszą. Łoma rurę. Tutaj dołączam się do opinii na czacie. Dzięki Maciek za bardzo profesjonalnie przygotowaną prezentację. Myślę, że w sumie historycznie po raz pierwszy mieliśmy okazję doświadczyć tak dobrze przygotowanej syntezy wszystkich możliwości konstrukcyjnych i izolacyjnych, jakie daje kostka słomy. Dzięki bardzo za ogrom pracy, który włożyłeś w tę prezentację, Macieju. Ja dam znać tak, że z Maciejem zaczęliśmy współpracę nad zrobieniem bardzo wyczerpującej publikacji, która będzie takim przewodnikiem po budowaniu ze słomy w Polsce. Czekajcie na to, warto. Za kilka miesięcy już się pojawi i będzie dostępna w sieci. A teraz zapraszam ostatniego naszego tutaj prelegenta, Mariusza Swata, który zaprosi Was na kolejny webinar zatytułowany Poradnik Inwestora. Mariuszu, mógłbyś przedstawić, o czym będziemy mówić w tym następnym spotkaniu? Halo, Mariusz? Halo, halo, słychać mnie? Jest Mariusz, halo, halo? Halo, halo, słychać mnie? Tak, dobrze Cię słychać, oddaję Ci głos. Dobra, dziękuję bardzo. A widać mnie? Teraz jeszcze Cię nie widać. A powinno być, gdyż kamera działa. No może następnym razem się uda.
Jeszcze przed chwilą się widziałem. Spróbujemy. Witam Was wszystkich bardzo serdecznie. Tak jak Paweł powiedział, nazywam się Mariusz Swat. Jestem architektem wraz z dwoma innymi kolegami architektami. Tworzymy zespół H Design, zajmujący się między innymi właśnie tematami strobelowymi, ale generalnie architekturą bioklimatyczną, ekologiczną, można powiedzieć, w kontekście zwłaszcza energooszczędnym i pasywnym. No, jestem członkiem, tak jak Maciej i Paweł, Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Budownictwa Naturalnego. I ta prezentacja, którą tutaj Wam przedstawię, to właściwie nie jest prezentacja, to tylko wycinek z prezentacji właściwej, na którą, tak jak Paweł mówił, serdecznie zapraszamy. Ona będzie tematem osobnego webinaru. Poza tym prezentuję ją również na warsztatach budowy w technologiach słomianych, które odbywają się w Łodzi cyklicznie co miesiąc. Ostatni był 1 marca, następny, nie wiem, Paweł Was poinformuje na pewno, zdaje się, że 5 kwietnia. I przechodząc już do samej prezentacji. Mam tu pytanie techniczne do Ciebie, ale Ty masz, rozumiem, wpływ na moje slajdy. Wiesz co, właśnie odkryłem, że nieco się nie zrozumieliśmy w trakcie. Ja myślałem, że Ci chodzi o ten jeden slajd, więc niestety nie wyłożyłem reszty slajdów. Więc niestety dzisiaj dobrze, musimy to się... Ja powiem krótko, ja tak, powiem, co miałem powiedzieć. Niestety bez obrazków. Nie jestem w stanie Wam teraz tego pokazać, chyba że Paweł jest magikiem i... I te slajdy, ale to tym bardziej powinniście być zaciekawieni, żeby wysłuchać całej prezentacji poradnik inwestora. Natomiast ja Wam tutaj opowiem, ponieważ to jest spotkanie na temat budowania ze słomy, a poradnik inwestora dotyczy w ogóle całego procesu budowlanego, nie tylko dla budynków słomianych, bo tak naprawdę, jak widzieliśmy z prezentacji Maćka, oczywiście są ważne elementy konstrukcji i zastosowania różnych konstrukcji słomianych, tak, ale słoma jest najczęściej, jeśli nie jest elementem konstrukcyjnym, jest tylko izolatorem. I tak naprawdę większość budynku nie odbiega od tego, co mamy w konwencjonalnych technikach, a i proces sam w 95% proces budowlany nie odbiega od tego również w sensie formalno-prawnym. Natomiast to, co różni projekt, to być może było to już powiedziane, na czacie się pojawiała parę razy ta nazwa. To jest... Dziękuję bardzo za wkład tutaj. To jest opis techniczny jednostkowego zastosowania, w którym ta słoma, kostka słomy, a właściwie ściana jest opisana. I to jest element konieczny projektu, który różni projekt budowlany zwykły od tego projektu ze słomy. To jest o tyle ważne, że o ile nie wchodzimy w przepisy przeciwpożarowe, a dzieje się tak dla wszystkich budynków jednorodzinnych, do jakiejś kubatury załóżmy, ale w przeciwieństwie z kolei do budynków użyteczności publicznej, w których już przepisy pożarowe obowiązują. O ile nie wchodzimy w te przepisy, to jest właśnie procedura, która pozwala spokojnie budować zgodnie z pozwoleniem na budowę budynki w tych technologiach, które mieliście tu pokazane, z pewnymi wyjątkami co do obliczeń konstrukcyjnych. Ale jest iskierka, tak jak już było powiedziane. Są ludzie, którzy są odważni na tyle, że kiedy nadarzy się odpowiedni inwestor, będą chcieli policzyć samonośne ściany słomiane. Tak więc jest to opis techniczny jednostkowego zastosowania i zgodnie z prawem na budowie odpowiednikiem producenta wyrobu budowlanego staje się wykonawca i to on musi zaświadczyć, że zgodnie z tym opisem, który architekt zawarł i tymi właściwościami materiału, ta ściana została wykonana. I właściwie na tym się kończy ten proces, czyli w ogóle poza atestami, certyfikatami się odbywa. Jest to szczęśliwie taka furtka w prawie, która pozwala w ogóle wznosić budynki słomiane w Polsce. Były zakusy, żeby to się zmieniło, to znaczy unijna dyrektywa wprowadza obowiązek oznakowania wszystkich wyrobów budowlanych znakiem CE, ale na szczęście ten zapis o wyrobach jednostkowych zostanie utrzymany, nic nie wskazuje na to, żeby to miało się zmienić. Dlatego nadal będziemy to robić w naszej pracowni na pewno, tak? Większość architektów, którzy się
tym zajmują na zasadzie opisu technicznego jednostkowego zastosowania. Z tego powodu, jeszcze dodając ciekawe rzeczy, które się ze Strugglem wiążą w ostatnich, najświeższych przepisach, z tego powodu też z kolei in minus procedura dofinansowania z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska, które to dofinansowanie jest bardzo popularne, przynajmniej jest wielki szum o nim, natomiast beneficjentów jest, chyba zdaje się, można na palcach jednej ręki policzyć. Dziękuję Karola za wtrącenie. Także z tego powodu do tej procedury NFOŚ-u się nie nadaje w ogóle opis technicznego zastosowania, bo to nie jest właśnie certyfikat. Więc wszyscy, którzy myślą o domu energooszczędnym, tak naprawdę muszą zapomnieć o materiałach naturalnych. Na tę chwilę być może przepisy bankowe czy Narodowego Funduszu się zmienią. No chyba, że mają zamiar ściągnąć moduły Motcela albo EcoKokonu, oczywiście płacąc grube setki euro za metr kwadratowy. Wtedy oczywiście można, że tak powiem, wyrwać tą kasę na spłatę kredytu, no ale to jest w ogóle gra nie warta świeczki. I jeszcze ostatnia może taka sprawa, za nas ze Strugglem w kwestiach formalno-prawnych. Ostatnio, to już z doświadczenia powiem, na kilkanaście projektów technologii, które robiliśmy, większość było zgłaszanych do urzędu, nie kończyły się na fazie koncepcji, tylko były zgłaszane do pozwolenia na budowę. W dwóch wypadkach poprzez nieufność urzędu właściwie została niesłusznie podjęta decyzja o potrzebie dołączenia opinii przeciwpożarowej do projektu, ponieważ przepisy, znaczy zapisy w projekcie nie wystarczały urzędnikowi do tego, żeby czuć się bezpiecznie i taki projekt zatwierdzić. Także jest taka tendencja, na szczęście w mniejszości jest ona, żeby jest taki trend wśród nieufnych urzędników, żeby wymagać dodatkowych dokumentów, za które po prostu inwestor musi zapłacić. Tak, na szczęście opinia PPOŚ nie jest dużym wydatkiem, jeśli się tak nawet zdarzy. Problemem bardziej jest znalezienie rzeczoznawcy, który też będzie chciał podjąć się tematu i podpisać to. No i właściwie bez slajdów udało mi się kilka minut was, mam nadzieję, zainteresować tematem. Jeśli chcecie usłyszeć więcej, to w postaci webinaru. Teraz myślę, Pawłowi mogę już spokojnie oddać głos. Jeśli macie jakieś pytania, albo zapraszamy na stronę Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Budownictwa Naturalnego, gdzie jest kontakt do architektów i wykonawców, albo za pośrednictwem internetu możecie znaleźć stronę naszego zespołu i tam zadać pytania, jeśli dotyczy to już stricte usług architektonicznych. Dziękuję bardzo. Dzięki Mariuszu. Dzięki. Spotykamy się już następnym razem z Mariuszem. Będziemy sobie opowiadać o tym, jak to jest zacząć realizować ten cały proces inwestycyjny od idei do realizacji. Mariusz przybliży Wam cały proces budowlany. Zbliżamy się do końca. Ostatnią myśl, którą dzisiaj Wam chcę przekazać, to, że właśnie jesteśmy w trakcie przygotowania magazynu internetowego Wytwórcy, magazynu ludzi konstruktywnych, który będzie taką bazą, która będzie akumulować tę całą wiedzę na temat budowania naturalnego, budowania siedlisk autonomicznych, całego ruchu Zrób to sam. Te webinary zaczęły pewien proces akumulacji takich informacji. Na razie akumulujemy w sposób audiowizualny, ale chcemy też robić bardzo wyczerpujące artykuły, a nie na zasadzie pop naukowych, tak jak często można znaleźć artykuł w jakiejś prasie popularnej o budowaniu ze słomy, gdzie dowiadujemy się, że jest fajnie i tyle. W tych artykułach w magazynie Wytwórca będą bardzo wyczerpujące informacje, szczegóły, rozliczenia, tak żeby każdy mógł potraktować to jako pewnego rodzaju poradnik. Więc to już niedługo dostaniecie o tym informację na maila. A teraz chcę podziękować, wy też możecie na czacie wznieść wielką falę podziękowań dla wszystkich dzisiejszych prelegentów. Dziękuję Piotrowi, Marcie, dziękuję Mariuszowi i Maciejowi. Dziękuję wam wszystkim za poświęcony czas.
I przypominam, że te webinary dzieją się tylko dzięki temu, że wprowadziliśmy taką zasadę, że każdy z Was może nam podziękować za uczestnictwo, przelewając na działalność statutową kwotę dowolną, na tyle, na ile to było dla Was wartościowe. Te informacje szczegółowe będą przesłane do Was na maila. Także rozwijamy tym taką strategię, że informacje są dostępne, a korzystają z tego ci, znaczy dziękuję ci, którzy skorzystali z tego najmocniej. Do zobaczenia na kolejnym webinarze. Śledźcie nas i odwiedźcie stronę słomianyzapał.pl i osbm.pl, a także hdesign.pl i cohabitat.net. Do zobaczenia. Cześć.